Siemanko, witam się dziś z Wami z przepięknego warszawskiego Żoliborza. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tak zwane Q&A, czyli Questions and Answers, w którym odpowiem Wam na najbardziej nurtujące Was pytania. Zaczynajmy. Pytanie numer 1. Kiedy kolejna podróż? Dzisiaj jest środa, 7 sierpnia. W poniedziałek najbliższy ruszam na Ukrainę z Bartkiem Bez Planu oraz z jego bratem, który tworzy kanał Ciekawe Historie. To jest taka pierwsza planowana podróż, no, która jest już do zrealizowania za kilka dni. Jestem naprawdę mega zajarany. A następnie bardzo poważnie myślę o Turcji, ale jeszcze nie wiem, na ile to się wszystko zazębi, ale taki pomysł jest w głowie. Czy masz zamiar wrócić jeszcze do USA i jakbyś miał wrócić, to z jakiego powodu? Myślę, że do pracy do USA już mi się wyjechać nigdy nie uda, chociaż nigdy nie mów nigdy, ale już raczej nie na wizie studenckiej. Chciałbym wrócić do Stanów, ale myślę, że tak czysto podróżniczo. Mam takie marzenie, żeby zabrać grupę swoich najbliższych znajomych, przyjaciół i zrobić sobie takiego małego road tripa po Stanach, bo na pewno jest też wiele rzeczy, których ja jeszcze nie miałem okazji zobaczyć. Chociażby park Yellowstone albo Antelope Canyon, który dwa razy był zalany, jak tam byłem. No i niestety zdarzyło się znowu to samo. Parę godzin temu padało i niestety nie wpuszczają turystów do Antelope Canyon. W jakim kraju najlepiej smakowało Ci jedzenie? Jeżeli chodzi o jedzenie, które jest takie zdrowe i dobre, to na pewno będzie to Tajlandia. Jeżeli chodzi o jedzenie, które jest bardzo niezdrowe, ale jest bardzo pyszne, to z pewnością będzie to Turcja i Serbia. Pieskawica na kajmaku w moim sercu do końca. W którym kraju azjatyckim mają najlepsze piwo? Wydaje mi się, że wybiorę Tajlandię, ponieważ tam jest największy wybór browarów. W Laosie jest chyba tylko Bir Lao. W Wietnamie macie różne takie regionalne browary, ale wydaje mi się, że największy wybór i najlepsze browary, jeżeli chodzi o te państwa, które zwiedziłem, to będzie zdecydowanie Tajlandia. Strasznie dziwnie mi się nagrywa, jak wiem, że ludzie dookoła mnie rozumieją. Idziemy gdzieś dalej. Tu jest bardzo ładny park. Park Żeromskiego, znajdujący się na placu Wilsona. Ale aktualnie go tak trochę remontują, więc nie ma tutaj takiej ciszy i spokoju jak zazwyczaj. Siema, czy czujesz się na siłach fizycznych i psychicznych, żeby odwiedzić jeszcze więcej miejsc na świecie i zostać ewentualnie na dłużej? Czy już raczej powoli odchodzisz od tematu podróży i kulasz się w stronę domu? Jak jest? To jest ciekawy temat, bo właśnie sobie uświadomiłem, jak jechałem wczoraj metrem, że karta miejska mi się zaraz kończy, a to oznacza, że jestem już w Polsce za chwilę 3 miesiące. Tak jak byłem w Azji Południowo-Wschodniej już pod koniec, jak dobrze widzieliście na filmach, chciałem wracać do domu. Po prostu czułem, że to już jest ten moment, że mam dosyć tego podróżowania i że potrzebuję posiedzieć w domu. Bardzo dobrze mi to zrobiło, bo od 3 miesięcy miałem okazję wyjechać do Serbii. No to w sumie to nie jest takie siedzenie w domu, ale spędzić bardzo dużo czasu z przyjaciółmi, tak się bardzo mocno wychillować. Zaczynam się zastanawiać, czy przypadkiem już nie jest ten moment, że sobie odpocząłem na tyle, na ile miałem odpocząć i czy teraz po prostu nie wwalam się w taki marazm życia codziennego i czy po prostu nie zaczyna się to wszystko objawiać tym, że zaczynam bardzo mocno prokrastynować. I wydaje mi się, że 3 miesiące to chyba wystarczające, żeby naładować baterie, pospotykać się z przyjaciółmi, posklejać filmy i wiecie, tak się wychillować. Tak mi się wydaje, więc to już jest chyba ten moment, kiedy trzeba gdzieś dalej ruszyć w trasę, bo no, tak już mnie troszeczkę zaczyna ciągnąć, więc bardzo się cieszę, że tak na dobrą sprawę już za kilka dni lecimy na Ukrainę. Skąd masz kasę na to wszystko? Bardzo grubo poleciałeś. Wydaje mi się, że powinniśmy to obgadać przy kawce. I zrobimy oczywiście po drodze dobrą rzecz dla środowiska, bo niektórzy ludzie są strasznymi śmieciami i śmiecą, więc możemy w sumie sobie za nich posprzątać. Normalnie tego nie robię, ale pomyślałem, że patrzcie, jeszcze pieniądze zarobiłem na tym, złotóweczka. Przynajmniej wyrzucę te kilka butelek do śmietnika. W szczególności w wakacje, jak sobie gdzieś imprezujecie i się bawicie ze znajomymi, pamiętajcie o tym, żeby sprzątać po sobie, żebym potem... A, zaraz butelka wypadnie i bym miał potłuk i wtedy byłyby jaja. Żeby tacy ludzie jak ja nie musieli po was sprzątać, bo nie wypada po prostu. Dobra, mam kawkę, to możemy pogadać. W ogóle to miejsce, w którym teraz jestem, to jest prochownia Żoliborz, znajdująca się właśnie w Parku Żeromskiego.
Tam jest ta prochownia, taki bar, pub, fajne miejsce na spędzanie wolnego czasu. Tu jest Fort Sokolnickiego. Tam można spaść jak coś, ale nie polecam. Odpowiadając na twoje pytanie dotyczące tego, skąd ja mam na to wszystko pieniądze. Wydaje mi się, że jeżeli obserwujecie mój kanał, no to wiecie, że dotychczas na wszystkie jakieś swoje podróże i zajawki kasę miałem tak na dobrą sprawę z pracy. Wow, jak to jest możliwe. No właśnie na przykład tak, że pracowałem od 18 roku życia. A teraz jakiś ziomek jedzie tym wózeczkiem, to poczekam aż przejedzie. Najpierw pracowałem w Warszawie, tak na dobrą sprawę, od 18 do 25 roku życia. A później w wieku 25 lat postanowiłem wyjechać do Stanów Zjednoczonych na work and travel. Co wiecie, później znowu pracowałem w Warszawie, a później znowu pojechałem do Stanów Zjednoczonych, więc tak zarobiłem swoją kasę, którą potem w przepiękny sposób przewaliłem całą w Australii, szukając pracy. Tak w dużym skrócie. Ale domyślam się, że zapewne bardziej interesuje Cię to, w jaki sposób teraz wyglądają moje zarobki i w jaki sposób planuję jakieś podróże i tak dalej, nie wykonując takiej prawdziwej, pełnoetatowej roboty. Więc tak, jeżeli chodzi o fundament tego wszystkiego, no to wszystko zmieniło się w momencie, kiedy postanowiłem założyć profil na Patronite. W mojej obecnej sytuacji konieczność pokrywania kosztów kanału powoduje, że co miesiąc wydaję pieniądze, które mógłbym przeznaczyć na tydzień spania albo tydzień jedzenia w Australii, więc no, jest to trochę przypał. Który w tym momencie wspiera 60 kilka osób, 60 paru moich widzów i widzek. I to jest ten profil, który daje mi ten taki fundament tego, że wiem, że co by się nie działo, to na pewno przez te najbliższe miesiąc czy dwa miesiące mam tam jakieś pieniądze, które pozwolą mi na przeżycie. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę najważniejsze źródło całego zarobku, ponieważ nie mówiłem wam o tym, ale po powrocie z Azji, a nawet jeszcze przed powrotem z Azji, dostałem maila z propozycją pracy, a spotkałem się z Damianem, jak oglądasz to pozdrawiam, który zaoferował mi robotę, która była bardzo fajna, ponieważ wpisywała się w moje doświadczenie życiowe, w moje zajawki, bo była to robota kreatywna. Miałem doświadczenie w tej branży, miałem jeszcze gdzieś tam nawet wykształcenie w tym kierunku. I kurde, no troszeczkę mnie zabił tą propozycją, ponieważ no tak na dobrą sprawę powiedział mi: słuchaj, będziesz miał w miesiąc 5 razy tyle, co masz z tego swojego YouTube'a, 4 razy tyle. I szybka kalkulacja w głowie, 3 miesiące pracy w tej firmie, no to tyle co rok pracy na YouTubie. Temat był ciężki, ale finalnie przemyślałem sobie to wszystko i postanowiłem, że jeżeli w 2015 roku rzuciłem wszystko po to, żeby gdzieś tam zacząć żyć życiem, którym chcę żyć i aktualnie nim żyję, no to słabo byłoby to wszystko sprzedać po prostu dla jednej dobrze płatnej roboty, bo no wiązałoby się to z tym, że musiałbym rzucić kanał na YouTubie, bo to na pewno nie byłaby praca, w której bym pracował 2-3 miesiące czy pół roku, a potem uciekł i podróżował dalej, bo przede wszystkim nie byłoby to w porządku. Więc Patronite jest tu taką podstawą. Możecie sobie zobaczyć na stronie patronite.pl/vlogcash, co możecie ode mnie otrzymać w zamian za to, że wesprzecie mój kanał. Niedługo się tam troszeczkę zmieni, bo szykuję taką małą rewitalizację na rocznicę, ponieważ jeżeli dobrze myślę, to właśnie jutro minie rok, odkąd założyłem kanał na Patronite. Później kolejną rzeczą są właśnie takie rzeczy jak live'y, na których pływają jakieś napiwki, pojawiają się jakieś tam pieniądze za AdSense'a, które no też nie są jakieś gigantyczne, ale to jest zawsze coś, jakieś tam pieniądze wpadają co miesiąc. No i później na samej górze są gdzieś te deale YouTube'owe. Na samej górze, czyli tak naprawdę na, wiecie, to jest taki ten wisienka na torcie, która by nie istniała, gdyby nie to wszystko, co jest podwalinami tej wisienki na torcie. Ale jak wiecie, no tych deali dużo nie ma, bo ja też czasami dostaję takie propozycje, które w ogóle nie mają sensu i nie mają jak gdyby związku z moim kanałem, więc na starcie je odrzucam. Ale myślę, że z czasem uda mi się wypracować jakoś tak swoją, nie wiem, markę, powiedzmy, że będą się już odzywali ludzie, którzy będą mieli jakieś konkrety do zaoferowania. Już się pojawiały jakieś współprace wcześniej, jak wiecie, ale no nie mam tego na tyle dużo, żebym mógł to uznać jako jakieś tam główne źródło zarobku. Czyli tak, podstawa Patronite, później live'y, później hajs z YouTube'a AdSense za wasze wyświetlenia, czyli jeżeli oglądacie to z adblockiem, to ja nie dostaję kasy za to, że wy to oglądacie, więc wyłączając adblockera wspierasz YouTubera. Yo, róbcie tak. Wyłączcie sobie adblocka na YouTubie, ja też wyłączyłem, bo to jest też jakaś forma wspierania ludzi, którzy to robią. No i później te deale. Jak jesteś jakąś fajną firmą, przedstawicielem fajnej firmy, która mogłaby się fajnie wpisać w tematykę tego kanału, to zapraszam do kontaktu mailowego. Kiedy do jakiejś pracy? Widzę, że nastawiłeś się tylko na YouTube i Instagram.
Ja uważam, że to zły wybór. Jakie jest twoje zdanie? W pracy jestem w tej sekundzie i będę w niej, jak wrócę z domu i będę edytował ten film i będę w niej planując kolejne podróże i tak dalej, więc jestem teraz w pracy. Uważasz, że to zły wybór? A ja uważam, że nie jest to zły wybór. Dziękuję. Dlaczego uprawiasz bezdomność podróżując po świecie zamiast iść do roboty? Witam. Kiedy masz zamiar wrócić do jakiejś uczciwej pracy, jeśli takowy posiadasz? Dzięki, chłopaki, że odpisaliście, bo mi by się nie chciało odpowiadać. Bardzo się cieszę, że wielu z was zdaje sobie sprawę z tego, że kręcenie filmów i tworzenie kanału na YouTubie to nie jest tylko odpalenie kamery i kliknięcia guziku upload i wrzucanie tego na YouTube'a. No. Bardzo się cieszę, że jesteście bardzo świadomymi widzami. Bardzo, powiedziałem 4 razy w jednym zdaniu. Bardzo dużo. A tak odnośnie pracy, to przypomniało mi się, że muszę coś dzisiaj jeszcze załatwić. Siema. Pytanko mam takie za 250 punktów. Czy jakbym był u was za jakieś pół godzinki, to będziesz miał chwilę? Aha, ale nawet nie wiem, który budynek jest wasz. Dobra, nara. Musimy jechać pracować. Korporacje w Warszawie to nie tylko tak zwany Mordor na Domaniewskiej, ale właśnie również takie miejsca jak Dworzec Gdański, który macie tutaj za mną, Warszawa Gdańska i najbliższe okolice, czyli Słomińskiego i tak dalej. Macie tutaj duże korporacje, dużo dobrze ubranych ludzi, dużo przeszklonych budyneczków i tak dalej, i tak dalej. I tu właśnie zmierzamy. Siemanko. No i żeby nie było, że ja całe życie nic nie robię i się tylko opierdzielam, to właśnie pracowaliśmy z chłopakami bardzo ciężko. Nie mam niestety dowodów, bo nic nie nagrałem, ale możecie uwierzyć, że pracowaliśmy. Maćku, czy mógłbyś potwierdzić, że bardzo kreatywnie pracowaliśmy, bo niektórzy ludzie nie wierzą, że ja pracuję. To jest Maciek. Tak, potwierdzam. To jest Maciek. Maciek jest czarodziejem, a raczej Tomek wyczarował mi taką myszkę, która się zgina, żebym komfortowo pracował. A oprócz tego możecie być wdzięczni temu człowiekowi za to, że nie będziecie widzieli mojej twarzy na pół ekranu, bo wyczarował fajny obiektywik, czyli do FM, a tak nagrywa się, no. No, jesteś w vlogu, stary. Jest. Wyczarował mi bardzo fajny obiektywik do FM, a dzięki czemu moja twarz nie będzie już zajmowała połowy ekranu, tylko 1/3, więc powinniście być szczęśliwi z tego powodu. Fakt jest. Więc jak coś, to Maćkowi dziękujcie, tata. Nie ma za co. Pracowaliśmy, prawda? Potwierdź. Nie, jak ty. Jak należy 2 minuty 45 sekund. Dobra, dzięki wielkie za wszystko, mordo. Narka. Kontynuując jeszcze wątek finansowy, wartą do poruszenia kwestią są reflinki, które ostatnio testuję. Nie wsadzają mi pieniędzy do portfela, ale na przykład reflinki z Airbnb, z których skorzystało już ponad 30 osób, wszyscy zadowoleni. Wy dostajecie zniżkę 100 zł na Airbnb, ja dostaję 50 zł i dzięki temu, jak sobie jadę na przykład z Barkiem do Serbii, to zamiast zapłacić za nosek 400 zł, to płacę 200, bo wykorzystuję te zniżki. Więc jeżeli bylibyście zainteresowani zniżką 100 na Airbnb, czyli po prostu takie wynajmowanie mieszkań u lokalnych ludzi, jak sobie podróżujecie, czy to za granicę, czy u nas w kraju, to znajdziecie link na dole. Kolejnym reflinkiem, z którego ostatnio korzystam, który pozwala mi minimalizować koszty życia codziennego, koszty podróży, to jest reflink na Bolta, czyli te przejazdy takie po mieście. No i tam dostaniecie na hasło vlog cash'a 10 zł zniżki na pierwszy przejazd, więc bardzo fajnie. Ja też mam z tego właśnie to, że potem sobie podróżuję za darmo, więc to też jest kolejny sposób na minimalizowanie kosztów. I trzeci reflink to jest właśnie Revolut, czyli te takie karty bankomatowe, o których wam opowiadałem, aplikacja bankowa, z której non-stop korzystam od ponad roku, prawie 2 lat już w podróży. Która pozwala wam po prostu na bardzo tanie wymienianie walut, przesyłanie kasy znajomym i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo spoko. Chyba zaraz będzie padało tak w ogóle, bo tak troszeczkę się zapowiada. Idziemy, zmienimy miejscówkę i odpowiem wam jeszcze na resztę waszych pytań. Co cię tak naprawdę jara? Wiemy, że kochasz podróżować, ale dokładnie. Czy na przykład szukasz przygody i adrenaliny, lub może lubisz poznawać ludzi z różnych stron świata? No to właśnie wymieniłeś te 3 rzeczy, które mnie najbardziej jarają w podróżach, czyli przygoda,
ludzie, adrenalina. Myślę, że na pierwszym miejscu będą to ludzie, potem jest to przygoda, a na końcu adrenalina, ale to wszystko jest połączone, bo poznając nowych ludzi, przeżywasz z nimi różne przygody, które czasami powodują, że dostajesz zastrzyk adrenaliny, więc to jest jak gdyby jedno po drugim taka reakcja łańcuchowa, jeżeli się podróżuje. Co gdybyś miał nieskończoną ilość kasy? Podróżowałbyś zatrzymując się w drogich hotelach, jadł w drogich restauracjach, poznawał tę typowo turystyczną stronę miejsc, czy mimo wszystko zwiedzałbyś na swój sposób, by pokazać nam jak najwięcej ciekawostek codziennego życia z tych miejsc? Z mojego doświadczenia i tak jak patrzę na swoich znajomych bardzo często, czy tak jak mi się parę razy zdarzyło podróżować, podróżowanie z takim większym budżetem bardzo często ogranicza się do tego, że jedziesz gdzieś do jakiegoś hotelu all inclusive, bawisz się we własnym gronie znajomych albo siedzisz w hotelu na basenie i pijesz jakieś tanie drinki i jesz, nie wiem, żarcie z bufetu. No, mnie to nie kręci. To, co mi się najbardziej podoba, ja nie mogę mówić, to, co mi się najbardziej podoba w podróżach, tak jak powiedziałem przed chwilą, to są właśnie ludzie. Ja nie potrafię poznawać ludzi podróżując wysokobudżetowo, bo to się jest zawsze gdzieś tam człowiek zamyka w takiej bańce. Ludzie, którzy są gdzieś tam w droższych hotelach i tak dalej, są bardzo często na biznes tripach i oni wcale nie mają potrzeby poznawania nowych ludzi. A jak się podróżuje budżetowo z plecakiem, śpi się po hostelach, to ma się najfajniejsze przeżycia, moim zdaniem. Więc ciężko mi sobie wyobrazić, jakby wyglądało moje życie, gdybym miał nieograniczoną ilość pieniędzy, ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że zdecydowanie wolałbym podróżować budżetowo, bo takie podróżowanie jest bogatsze w doświadczenia. Fajny ten obiektyw, co? Niby tylko 4 mm różnicy, razy 1,6 krop, ale wydaje mi się, że różnica jest kolosalna i że widać dużo więcej rzeczy dookoła mnie i na dodatek prawdopodobnie będzie mniej trzęsło, jak będę z nim chodził. Dajcie znać, co sądzicie. Czy chciałbyś na stałe zamieszkać w którymś z krajów, w których byłeś na przestrzeni vlogowania i czemu akurat w nich? Tak, w 100% szczerze mówiąc, bez żadnego wazeliniarstwa, nie wyobrażam sobie mieszkania na stałe w żadnym innym kraju i w żadnym innym miejscu na świecie niż w Polsce, niż w Warszawie. Im więcej podróżuję, tym bardziej doceniam swój własny kraj, tym więcej zalet Polski widzę i nie wyobrażam sobie mieszkania na stałe, tak wiecie, na lata jakieś długie w innym miejscu niż Polska. Zielone Żoliborz, pieprzone Żoliborz. Najfajniejsza dzielnica całej Warszawy, moim skromnym zdaniem. Jeżeli chodzi... O, zobaczcie, jakim kamperkiem sobie jeździć. Tam, nie wiem, czy widzicie. A, nie mogę zoomować, tam był kamper. Jest. Jeżeli chodzi o takie moje marzenia materialne, to myślę, że jednym z nich takich najmocniejszych, ale wiadomo, są gdzieś tam daleko, nie jest to żaden priorytet mojego życia, to jest... Jak będę kiedyś ultra bogaty, to kupić sobie dom na Żoliborzu. Może nigdy nie będę, może nigdy nie kupię, ale mieszkanie w jakiejś takiej przedwojennej kamienicy, kurde, tu jest tak ładnie, tak cicho, tak spokojnie. Ostatnio tutaj w okolicach na Żoliborzu kręcą psy 3. A tu jest chyba jakaś ekipa filmowa przede mną. Szybka wymiana baterii, będziemy robić. Dobra, biegnę. Nie mam zielonego pojęcia, co kręcili, a jeżeli zobaczycie jakiegoś zielonego jaguara w filmie nagrywanym na Żoliborzu, to właśnie teraz to nagrywali. Czy wybierasz się do Ameryki Południowej? Jest to gdzieś pomysł, który jest bardzo mocno zakorzeniony w mojej głowie. Myślę, że realizacja 2020 jest jak najbardziej realnym terminem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to byłoby takie dosyć duże przedsięwzięcie. Pero primero... Necesito hablar mejor español. Jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu na mapie Żoliborza. Miejsce to nazywa się Plac Słoneczny. To jest właśnie to rondo, które widzicie tutaj. I jak gdyby w głównym założeniu te 12 szeregowców, które tutaj widzicie, miały robić za zegar słoneczny. I tutaj chyba miała być topola, ale ktoś jednak posadził dąb i nie wyszło. Więc taka ciekawostka ze starego Żoliborza, z Żoliborza oficerskiego, dokładnie. Planeta Abstrakcja smyra i pyta, czy mykniesz kiedyś motocyklem za granicę? Si, pero para esto también necesito más dinero. Zatoczyliśmy mały krąg, znowu jesteśmy w Parku Żeromskiego, Fort Sokolnickiego, tam jest prochownia. Czekajcie, bo chcę się schować, żeby ludzie tak się na mnie nie patrzyli dziwnie. I teraz pytanie, jakie jest najlepsze wspomnienie z twoich podróży? Pozdrawiam. Właśnie nie wiem dlaczego, ale za każdym razem jak myślę o jakimś takim wspomnieniu, które strasznie mi się z tych moich podróży zagnieździło w głowie, to jest taki zwykły wieczór ze Stanów z 2015 roku. Cicho tam.
kiedy to siedziałem na pustyni w Nevadzie, pół godziny od Las Vegas z kumplem na takim murku w środku nocy. Siedzieliśmy, piliśmy sobie piwo, patrzyliśmy naprawdę mega rozgwieżdżone niebo, gadaliśmy o jakichś głupotach, a w tle było widać światła Las Vegas. I nie wiem dlaczego, ale to jest taki jeden z tych momentów, który tak mi zapadł w głowie, że wtedy po prostu pijąc to piwo pośrodku niczego uświadomiłem sobie, że chyba mogę się zakochać w tych całych podróżach. No i tak mi zostało. Czy lubisz, jak widzowie zagadują cię na ulicy? To jest bardzo ciekawy temat i coś, co było dla mnie ogromnym szokiem, ponieważ wyjechałem z Polski na rok, robiłem sobie kanał na YouTubie będąc w Australii, robiłem sobie kanał na YouTubie będąc w Azji, wracam do Polski, wracam do Warszawy i kurde, praktycznie nie ma sytuacji takiej, żebym gdzieś cały dzień się kręcił po mieście i żeby chociaż jedna osoba do mnie nie podbiła, co na początku było dla mnie wielkim szokiem. Pamiętam pierwszego dnia, jak tylko przyjechałem do Warszawy, poszedłem gdzieś ze znajomym na imprezę, jest już 4 rano i nagle ktoś podbija: siema Kesz, stary, widziałem twoje filmy z Australii, mega zajebiście, coś tam, wow, i sobie poszedł. A ja tak stałem 5 minut i było takie, co tu się właśnie stało. A potem się okazało, że takie sytuacje zdarzają się częściej i kurde, no wydaje mi się to miłe. Jest to dla mnie nadal ogromny szok, ale jest to bardzo miłe, że gdzieś tam po prostu idąc ulicą ktoś cię skojarzy i po prostu powie ci, że robisz fajne filmy. Że fajnie jest, że mogę was zobaczyć nie tylko po waszych lajkach, czy tylko po waszych komentarzach, czy w Facebookach, Instagramach i tak dalej, a jednak widzę, że jesteście żywymi osobami. I mam mieszane odczucia co do tego, jak gdyby jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłem i za każdym razem mam takie, co się właśnie stało. Ale wydaje mi się, że to jest miłe, że po prostu ktoś ci powie, zbije ci piątkę i powie, że robisz fajną robotę. No. Dodaje to troszkę tak motywacji do działania, to na pewno. Kiedy wreszcie wyrzucisz tę koszulkę Nirwany z poprzecieranym kołnierzykiem? I teraz uwaga, słuchajcie, tajemnica, którą skrywałem od samego początku, odkąd mam tę koszulkę. Ten poprzecierany kołnierzyk to jest taki design i taką ją kupiłem, bo właśnie w takiej formie są sprzedawane. Tak samo jak moje spodnie, które są poprzecierane, to nie dlatego, że sobie je uciąłem nożem, tylko po prostu ktoś sobie ją tak wymyślił. Słuchajcie, chyba tutaj polecę z resztą pytań, bo mój introwertyzm się włącza bardziej niż myślałem i naprawdę nie chcę iść tam, gdzie siedzi więcej osób. Czy interesuje cię jeszcze taka forma podróżowania jak twoje wyjazdy do USA czy Australii, czyli praca i życie na miejscu wśród autochtonów? Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie wyjazdy typowo studenckie, typu właśnie working holiday w Australii czy work and travel do USA, przeżyłem już swoje tam i wydaje mi się, że na taki wyjazd już bym się chyba nie pisał, chociaż jeszcze niedawno się pisałem, bo miałem w tym momencie być w Stanach Zjednoczonych, ale mi nie wypaliło. Jednak mając takie możliwości, jakie mam teraz i będąc w tym miejscu w życiu, w którym jestem teraz, mając 29 lat, wydaje mi się, że już przeżyłem swoje na tych wyjazdach. Jedne, co mogę powiedzieć, to to, że żałuję troszeczkę być może, że je odkryłem tak późno i że nie odkryłem ich mając, nie wiem, 20-21 lat, tylko tak naprawdę zdecydowałem się i dowiedziałem się o nich mając lat 25. Jeżeli chodzi o jakieś inne prace za granicę, tak żeby popracować sobie z lokalsami i tak dalej, jestem jak najbardziej otwarty, ale myślę, że to już byłyby jakieś takie projekty jakieś, aniżeli, nie wiem, no, zmywanie naczyń w Australii, bo już mam nadzieję, że ten etap życia mam po prostu za sobą. Hejka, czy jest coś, czego nauczyli cię ludzie, których poznałeś podczas podróży? Będzie możliwość złapania cię gdzieś bliżej cywilizacji. Od każdego człowieka się czegoś uczymy, tak mi się wydaje. Każda osoba, z którą utrzymujemy kontakt bliższy, wnosi coś do naszego życia. Takie jest moje zdanie. Ale jeżeli chodzi ogólnie o to, czego mnie nauczyły podróże, to zdecydowanie nauczyły mnie wyrozumiałości, nauczyły mnie empatii i jest mi po prostu dużo łatwiej zrozumieć, że ktoś jest w jakiejś kijowej sytuacji w życiu. Taki przykład z tego tygodnia. 2 dni temu szedłem sobie już taką późną wieczorową porą przez miasto z Bartkiem bez planu, z Romanem z Naddniestrza, z jego dziewczyną, z Santiago z Wenezueli, z Ewą z Wenezueli i podszedł do nas, na początku podeszli do nas jacyś menele i chcieli pieniądze na wódkę. No ja generalnie stwierdziłem, że mam ich w dupie i nie dam im ani grosza, bo nie wspieram tego typu inicjatyw, ale dosłownie 2 czy 3 minuty później podszedł do nas facet, Polak, i zagadał po angielsku, bo myślał, że jesteśmy obcokrajowcami, bo wszyscy tam gadali, wiecie, hiszpański, angielski i tak dalej.
i powiedział, że jest w kiepskiej sytuacji, nie chce się wdawać w szczegóły, co się stało, ale że jeżeli nie ogarnie sobie jakiegoś noclegu, to będzie musiał spać na ulicy. Facet gadał po angielsku, pokazał mi swój dowód osobisty, chłopaczek 94 rocznik, tam miejsce urodzenia i tak dalej się zgadzało, miał ze sobą plecak, miał ze sobą torbę, no i przerzuciłem się na polski i wydaje mi się, że nawet mu się zrobiło troszkę głupio, że to jednak Polacy, bo wiadomo, że do zagranicznych łatwiej jest zagadać, ja tak mam, dużo łatwiej jest mi zagadać do obcej osoby po angielsku niż po polsku. I kurde, no uwierzyłem po prostu w tą historię. Nie wdawałem się w szczegóły, powiedział mi, że przyjechał tutaj do Warszawy, coś się stało, nie ma kasy, pokłócił się z dziewczyną i potrzebuje się gdzieś przenocować. I szczerze mówiąc, bez żadnego zastanowienia po prostu powiedziałem ok, poszliśmy do hostelu i opłaciłem po prostu noc w tym miejscu. Podziękował mi, powiedziałem mu, dobra, spoko stary, nie ma problemu i tak dalej. I wydaje mi się, że kiedyś być może bym powiedział, dobra stary, weź w ogóle elo, ale moje doświadczenia życiowe i to, w jakich ja byłem w sytuacjach w życiu przez ostatnie kilka lat i to, jakich ludzi poznałem i ich sytuacje, no uświadczyło mnie w przekonaniu, że faktycznie nawet ogarnięci ludzie mogą się po prostu w takiej sytuacji znaleźć i nie wiem, zastanawiałem się później, czy nie dałem się oszukać i tak dalej, a z drugiej strony kto chciałby oszukać drugą osobę na noc w hostelu za 25 zł, no. To wtedy właśnie zauważyłem, że jednak podróże wpływają bardzo mocno na naszą psychikę, bo mówię, no kiedyś prawdopodobnie w ogóle nawet bym się nie zastanowił. Założyłbym, że chłopak oszukuje i tyle, albo że jest nie wiadomo kim, jakimś ćpunem, cokolwiek i nara, powiedziałem, dobra stary, radź sobie sam elo. Ale czuję się z tym dobrze, że tak zrobiłem. Czy będzie możliwość złapania cię gdzieś bliżej cywilizacji? No dzisiaj jest 7 środa, w sobotę się widzimy w Warszawie na piwie, zapraszam was na piwo. Pojawił się już post dawno temu na Instagramie, na grupie na Facebooku był i był też na YouTubie. Podejrzewam, że jak już będziecie oglądali ten film, to będzie trochę za późno, ale robimy grupę takim spotkaniem patronajtów, znaczy ludzi z Patronite'a, patronów kanału, widzów i tak dalej. Będzie około tam 40-50 osób i stawiam wam wszystkim browar w podzięce za to, co dla mnie zrobiliście i za to, co dla mnie robicie. Zobaczcie, ile ludzi w prochowni, a jest wtorek, godzina 18. Wyobraźcie sobie, co tutaj się dzieje w weekendy. No i pytanie ostateczne, jak na rozmowie rekrutacyjnej. Gdzie widzi się pan za 5-10 lat? Szczerze mówiąc, nie widzę się w ogóle, w tym sensie, że nie patrzę tak daleko w przyszłość. Staram się żyć dzisiaj, staram się planować najbliższe tygodnie mojego życia, może i miesiące, na pewno nie lata. Wiadomo, oczywiście czasami, kurde, ma człowiek takie myśli, że o Jezu, moi znajomi sobie kupują samochody nowe, kupują sobie mieszkania, biorą ślub i tak dalej. Więc gdzieś tam ta genetyka, wiadomo, no jesteśmy tylko ludźmi, gdzieś tam genetycznie już mi pewnie zegar delikatnie pyka, że fajnie byłoby się zainteresować takimi rzeczami, więc zdarzają się takie, wiecie, gorsze noce człowiek ma czasami, że sobie siedzi sam w domu, słucha jakiejś smutnej muzyki i się zastanawia, czy to, co robi w życiu, ma jakiś sens. Ale zawsze później te chmury są przeganiane, wychodzi słońce i myślę, że to, co robię obecnie, to jest to, co ja chcę w życiu robić, to, co mi się podoba, to, co powoduje, że ja czuję, że żyję. No i jakby nie patrzeć, dzięki wam mam możliwość realizowania tych swoich planów i marzeń, więc zawsze jak mam taki gorszy moment, to właśnie patrzę na to, co się dzieje z moim życiem, na to, co ja robię i wydaje mi się, że tak w sumie to moje życie nie jest takie najgorsze. To by było na tyle, miszki kolorowe. Mam nadzieję, że podobało wam się to Q&A. Zobaczyliście kawałek Żoliborza, tak przy okazji. Jak będziecie w Warszawie, to zapraszam się tutaj przejść. Po tych rejonach są naprawdę piękne. Oczywiście klasycznie, wszystko na bieżąco jest na Instagramie. Wczoraj sobie pomyślałem, że chcę sobie tatuaż zrobić. To jak zobaczycie na Instagramie, to możecie zobaczyć, co mi do głowy przyszło. Ale jeszcze muszę się z tym przespać z miesiąc. Więc klasycznie Instagram, jeżeli wam się podobało, lajki, wiecie, suby i w ogóle. No i jeżeli chcielibyście wesprzeć mnie w tych moich różnych działaniach vlogowo-życiowych, to klasycznie zapraszam was na stronę patronite.pl/vlogcasha, która myślę, że w najbliższych tygodniach będzie też jeszcze troszeczkę odnowiona, ale wiecie, pocztóweczki z podróży, magnesy z podróży, to zdecydowanie tam. Na razie, trzymajcie się, cześć!